Przedstawiano mi tam zarzuty i zanim je przedstawiono, wprowadzała mnie tam pani, asystentka pani, pana prokuratora. Okazuje się o imieniu Zuzanna, pan prokurator, którego imienia teraz nie pomnę. Prosiłem pana prokuratora, żeby zobowiązał swoją pracownicę, panią asystentkę, do ubrania się na poważny sposób, gdyż jej strój bardziej przypominał ubiór pań, które zarabiają płatną miłością w domach tego typu. Nie byłem, ale tak, no dorosły mężczyzna wie, na filmach jest, tak? Co nie się spotkało nawet ze zrozumieniem pana prokuratora, w związku z tym skorzystałem z tego, że nie odebrano mi telefonu komórkowego. Przy wchodzeniu do prokuratury zrobiłem zdjęcia owej pani, panu prokuratorowi. Po kilku dniach napisałem skargę do przełożonych tego pana prokuratora. Jeszcze w tym samym dniu udałem się do jego przełożonego, czego się w końcu doprosiłem, bo chciał mi to uniemożliwić i pokazałem mu na telefonie cztery zdjęcia, które zrobiłem. Trzy owej pani, jedno owej pani z panem prokuratorem i aż się chłop głęboki oddech wziął i powiedział, bodajże przesadzili, coś takiego. I od jednego właśnie z tych mężczyzn przełożonych pana prokuratora otrzymałem odpowiedź, że nie widzi żadnej niestosowności ani w ubiorze owej pani, ani w zachowaniu pana prokuratora. Wszystko w najlepszym porządku. Skargę moją uznał za bezzasadną. Przedstawił też ciekawe takie argumenty, no prawie na poziomie księdza Bańki z tego tam filmiku Polscy Heretycy, że owa pani miała tytuł asystentka tak się ubrać, bo w prokuraturze wtedy była temperatura 30 stopni, w związku z tym było gorąco. Szkoda, że nie trafiłem na więcej, 30, 32, 33, może widoki byłyby jeszcze bardziej niegodne.